Witam serdecznie. Witam w finałowym odcinku gry Horizon Zero Dawn. Nadeszła ta chwila, że musimy zakończyć grę. No, mówię, musimy. No, nie tak do końca. Gdybyśmy chcieli bardzo jeszcze na siłę nagrać kilka odcinków, no to mamy tu jeszcze jakieś zadanie się pojawiło nowe. Czyli nie wiadomo, czy na długie, czy na krótko. Jest jeszcze parę stref do odkrycia, parę ognisk, które są nieodkryte. Czyli podejrzewam, że jakbyśmy pobiegali tutaj troszeczkę, no to jeszcze gdzieś tam skażona strefa. To są chyba jeszcze nieodkryte. Nieodkryte te wszelkie kubki i naczynia i inne rzeczy. Ale to są tak mało istotne sprawy, że po prostu uważam, że po zrobieniu całej gry, po całej wersji oraz jej dodatku nie ma co więcej robić. Tak, to są do zrobienia, bo jak widać zrobiona skażona strefa, tak tutaj to jest zaznaczone, że jest zrobione. Czyli tamte jeszcze są do zrobienia. No i dobra, jesteśmy przy południku i idźmy rozpocząć całą akcję. Pięknie wyglądamy, dlatego tak specjalnie ustawiłem tutaj wejście. I mamy na początek pójść odpocząć przed bitwą, czyli mamy się położyć do łóżeczka. Tak to wygląda. Nigdy nie przejdę przez wielki most. Czeka nas bitwa końcowa, więc trochę będziemy walczyć. Mam trochę pewne obawy, ale tylko z tego względu, że tak jak zajmowałem się Horizon Zero Dawn bardzo mocno przez jakiś okres czasu. A co ja tak jakoś dziwnie idę, nie mogę dojść tam, gdzie potrzebuję. To tak samo po prostu. Aha, jesteśmy tu w tym miejscu, gdzie możemy się położyć, spać. Na górę chyba musimy wejść. To tak samo zrobiłem teraz, że skończyłem Death Stranding. Gra została zakończona. No i przyszedłem tutaj, żeby skończyć ostatni odcinek, który tak zostawiłem. A, zrobię i po tym jak się tam wciągnąłem w tamtą grę. Bo tam brakowało naprawdę bardzo dużo i końcowe akcenty są bardzo świetne, bardzo mocna akcja, to po prostu dałem sobie z tym spokój, więc nie grałem z 2 tygodnie i przystępujemy po 2 tygodniach do finałowej bijatyki. Może być ciężko. Odpocznij, nie ma odwrotu. Żadnych przygotowań, nie ma odwrotu, idziemy. Najwyżej jak na mnie pójdzie gra nas cofnie, będziemy od nowa zaczynać od tego miejsca. Żaden problem. Eloi. Co nas czeka? Mamy 2 punkty, w których chyba będziemy musieli walczyć. Tylko z kim? Z jakimi przeciwnikami? Spokojnie, Elizabeth. Niosąc na barkach taki ciężar. Jak dawałeś radę, Rost, po tym jak straciłeś swoją rodzinę? Silent? Jesteś tam? Duchy dzisiaj nie odpowiadają. Ukończono misję główną, czyli to, żeśmy skończyli. Dostaliśmy jakieś punkty, które raczej już, jak zrobiliśmy dodatek, nie wykorzystamy, no ale... Znaki od zachodu. Król Słońca Abad czeka na ciebie w świątyni. Że ogniska gromadzą siły do ataku na bramy miasta. To nie są ogniska. Zatem co? Koniec. A przynajmniej początek końca. Mieliśmy raz z tym do czynienia. Nawet poszło, ale z jednym, a nie z kilkoma. Te uśmiercacze? Do armat! Do armat! Już!
na słońce. Słuchajcie jej! Narci gotowi! Wszyscy gotowi do strzału! Armaty je powstrzymają? Zaraz się przekonamy. Wyślij posiłki! Aloy, nie! Potrzebujemy tych armat! On cię zabije! Nie tym razem! Dobra, najpierw to my sobie musimy naładować wszystko, co jest potrzeba. Wybuchowe chłopaki. Koniec jest nieunikniony. Pogódź się ze swoją słabością. Czeka cię tylko wieczna noc. Jeśli nie przestaną strzelać, most nie wytrzyma. Gdzie on jest? Gościu gdzieś tu był. Zdziałka go troszeczkę. Most dłużej nie wytrzyma. Nie mogę pozwolić mu się zbliżyć. Czym jesteś wobec grozy słońca? Kimś, kto cię zniszczy. Jestem wybrańcem, a ty przybyłaś z niczego. Trzymaj go na dystans. I jako nic umrzesz. Nie pojmie przeznaczenia. On jest. Twój los jest przypieczętowany. W zwarciu nie mam szans. Na oczach słońca! To niemożliwe. Jestem wybrańcem. Nie tak miało być. No i dawaj. Ciemny cień mnie ocali! Nie mogę! Nic cię nie ocali. Tak jest. Dobra, co tu mamy? A, to jego żeśmy przeszukali. Coś tu jeszcze? Pozbierajmy, bo może coś nam będzie potrzebne. Trochę tego traciłem. Dobra, gdzie mamy iść? Tamtędy.
się dzieje? Siły jadą dosyć mocne. Mamy jakiś kulomiot, to bierzemy go. Nie! Co mam robić? Do armaty! Na platformy! No gdzie jest? Dawaj to. Trzymaj to. Skąd to jedzie? O kurde, tutaj. Wyżej. Maszyny od zachodu! Najpierw jedno załatwmy. To przeładowanie długo trwa. Dobra. Gdzie jeszcze? Trendy? To tylko tutaj co idzie. Jednak trzeba trochę wyżej. Okej. W porządku. Idą od południa! Tam. No to jazda. O, jaka tu ekipa idzie. Może to tu zostawić, co od zachodu coś idzie? Tutaj mamy jeszcze jeden, to może z tym będzie bliżej. Czas jeszcze wyżej. Tutaj weszły, tamten zginął. Dobra. Żadnych oznak! Przerwał lata! Opuścić broń, ale zachować czujność! Czas złapać oddech i się szykować. I z której strony mogę podejść? Coś tu było do wzięcia, jakaś lecznicze, to weźmy. Tam idą. Kurde, tam coś musi być. Jest. Ale wysoko. Nie, nie dobiega. Muszę się dostać na kolejną platformę. Pomoże.
Dobra, muszę najpierw tego zniszczyć. Załatwiony. O kurde. Te działka nawet dają radę, trzeba powiedzieć, tylko że trochę długo trwa przeładowanie. Dobra. Co następna ekipa? O kurde. A coż to idzie? Aloy! 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 Na wszechmatkę, żyjesz? Myślałem, że cię zabili. Reszta? Czy oni... Nie, nie. Ranni, ale w większości żywi. Maszyny spaliły wioskę, ale parły dalej. Kierowały się ku iglicy, ciągnąc to coś ze sobą. Znajdź kryjówkę. Ja muszę iść. Okej, okay, mamy iść do przodu, tylko zobaczmy sobie, czy mamy wszystko, co potrzebujemy. Nie to chciałem zobaczyć. Modyfikacje. Nie to, umiejętność wytwarzania. O, to mi chodzi o wywary. Czy wszystko mamy? Wszystko, dobra. Tu do leczenia. No właśnie, na ogień. Nie mamy na ogień, ale ja nie mam wyboru. No i to jest bardzo źle, bo teraz przez ogień trzeba przejść. No dobra, będziemy jakoś to próbowali, żeby to przeskoczyć. No i dobra, mamy biec przez ogień, a nie mamy preparatu, żeby nas strzegł przed tym wszystkim. Trochę niedobrze, no ale jakoś będziemy boczkiem przechodzili. Mam nadzieję, że nic tu nie wyskoczy. Zobaczmy, co my mamy w ogóle. Nie to, no. Ajajajajaj. O, uzupełnijmy, że jak będzie co potrzeba, to żebyśmy mogli z marszu wchodzić. Muszę się śpieszyć. O, dobrze się nawet zatrzymałem, bo przynajmniej coś poleciało, to nie na mnie. Zbierajmy, może coś się przyda. O, płomień tego, bo potem będzie coś... To gdzie tu mamy się przemknąć? Tędy, dobra. Tam gdzieś widzę. O,
tu. Tutaj jest moje miejsce, Aloy. Ale ciebie wzywa iglica. Aloy, idź, ściągniemy ich. Spójrzcie na prawdziwe słońce, demony cienia. Mamy iść tu. Czyli mamy gdzieś... Zapołudnik! Mam się przemknąć. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie żadnego tego mechanicznego krokodyla. Dobra, idziemy. Mamy tam się udać. Dobra, bokiem. Nie zaczepiamy ich, mamy tam dosyć. No, jak widzę, znowu tu się nam poprzestawiało wszystko. Jakbym się chciał leczyć, to nawet nie mam czym. No, to jest właśnie to, co mówiłem, że dawno nie grałem. Trochę sobie odpuściłem temat. Bo to ostatni odcinek, bo już wiedziałem, że to się zbliży do końca. Finałowa walka, wszystko zrobione, to spokojnie. Zaczęło się. Hades zaczął nadawać. Z tej sterty złomu? O nie, to jest jakaś taka iglica specjalna. Myślałem, to jest tak z daleka wygląda, jakby to taki spasowany złom był. A to jest iglica specjalna. No i co, do czego on nadaje? O, do armii ukrytych. Ładnie. Taka technologia, co na węgiel od nich chodzą? Nie, to skażenie. Zniszczyć biomasę. Ładnie. Jeśli Hades rozpoczął transmisję, to znaczy, że przedarł się przez obrońców. Nora. Strażnicy Brenda. Muszę się tam dostać. Tu mamy jakieś wejście, o. No co jest? No, o, ła. O kurde. Iść dalej. Nie mogę się zatrzymać. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Muszę dać z siebie wszystko. Z kim będziemy walczyć tak? A z Hadesem? Heliosa pokonaliśmy. Tutaj. Aloy! To Aloy! No, to widać. Sądziliśmy, że padłaś na Grani. Nie, to Grań padła na mnie. Nie zostało wiele czasu. Muszę stawić czoło Hadesowi. Nie sama. To moja walka. Nie możecie iść ze mną. I tak mieliśmy zaatakować, nie? Tak. Metalowy diabeł upadnie. Powinnam odmówić zapasy. Powstrzymaj Hadesa. Gdzie ten Hades jest? Gdzie to iść? Tam na górę, to chyba tędy. Dobra. Przybycie istoty zostało przewidziane. Istota nie przerwie transmisji. Przeciwnie, wyliczenia są dokładne.
Obecność istoty została uwzględniona. Ona nie skacze, nie ten. Muszę zobaczyć, na czym mam nastawione na to. Dobrze, bo nieraz mi się przestawi na jakiś słabszy. Ale nie we właściwym miejscu stoją, bo dobrze by było bliżej koło niego. Uwaga! Sprowadził posiłki! Nie mogą nas dopaść! Ciesz się swym ostatnim oddechem! Dobra, się zajmę tym, a oni niech tam się zajmą. Mogę trochę zapalającą. Okej, zobaczmy. Wystarczająco wyraźnie, żeby zachować maszynę.
Skąd tu śmierczać się znalazł nagle? Jednak... Tak, wróćmy do tej normalnej. Nie to. Oj. Jeszcze mamy czas. Wciąż mamy czas. A może trochę ogienkiem? To daleko. Trochę mi życia zabrał, jakby nie patrzył. Dobra, to się będzie podładować. Zlikwidować. To metalowe monstrum idzie po ciebie. Nie mogę teraz opuścić. Dobra, i co? O, tego trzeba HDS-a załatwić. Nieuchronne zagrożenie systemu. Tak jest, żebyś wiedział. Skasuj HDS-a. Myślałem, że będziemy go dominować. Elizabeth Sobek. Alfa 1. Główne obejście aktywowane. Kasowanie protokołu wyginięcia.
No i zakończyliśmy przygodę. Integralność naprawiona, czyli wszystko wróci do normy. W porządku. Przepraszam. Gdzie skończyłam? Opowiadałaś historię. A, tak, więc... Jak mówiłam, to był zestaw, mały elektronik, ale podpięłam kable do akumulatora, no i trawa zapłonęła. A potem rosnąca obok wysoka sosna też stanęła w płomieniach. Miała może 100 lat. Pytanie. Ile miałaś lat? 6. Szczęśliwie mama była w domu i szybko wezwała straż pożarną, a potem zabrała mnie na trawnik i pokazała martwe ptaszki, bo na drzewie były gniazda. Pytanie. Jak się czułaś? Nie wiem. Krzyczałam, że mnie to nie obchodzi. Wtedy mama ujęła moją twarz i powiedziała... Wiesz... Pytanie. Co powiedziała? Że musi mnie to obchodzić. Powiedziała... Elizabeth, bycie mądrą nic nie znaczy, jeśli nie uczynisz świata lepszym. Twój intelekt musi służyć czemuś dobremu. Służyć życiu, nie śmierci. Często wspominasz o matce, ale sama nie masz dzieci. Zabrakło mi czasu. Chyba dobrze się złożyło. A gdybyś je miała, Elizabeth, czego byś dla niego lub dla niej chciała? Chyba chciałabym, żeby ona była ciekawa. Uparta, nawet niepowstrzymana. Ale na tyle współczująca, by uleczyć świat. Choć troszkę. W każdym razie, to by było na tyle. Pora na sen. Przyjemnych snów, Elizabeth. Dziękuję. No to do jutra. Witaj, przyjacielu. Pamiętasz mnie? Mamy wciąż tyle do omówienia. Tyle rzeczy zataiłeś. Twoi panowie na przykład, którzy przebudzili cię sygnałem. Wiedza to potęga, prawda? Cóż, zacznijmy. Chyba to by było na tyle. O nie, jeszcze coś mamy jakiś tego. Popatrzmy spokojnie, co się dzieje. A nie, to się już napisy końcowe są. No i dobra, nie wiem jak wam, ale mi się gra bardzo podobała. Naprawdę puściliśmy chyba jedno lub dwa zadania, jeżeli chodzi o te poboczne, bo tam na samym końcu się pojawiło. A tak, zrobiliśmy wszystko od dechy do dechy, czyli ja uznaję, że prawie na 100%, bo tylko... wyzwań nie zrobiliśmy łowieckich oraz odnajdywania przedmiotów, ale tutaj było tyle akcji i tyle rzeczy się działo, że to już naprawdę byłby przerost. No niektóre gry mają to do siebie, że mają nieraz trochę za dużo rzeczy, niektóre mają trochę za mało,
Tutaj powiedzmy było wystarczające, jak ktoś lubi, to może to robić. Mi akurat nie podeszły te rzeczy. Jednego kubka szukałem was pół godziny i dałem ze spokój. Także na tym to polegało. No wrażenie, jeszcze raz mówię, świetna gra. Czekam na kolejną część, która już jest zapowiedziana, prawdopodobnie w 2001 roku się ukaże. Ale no, na wstępie będzie tylko na PlayStation, czyli to jest jeden z argumentów, dla którego kupię PlayStation 5, chociaż wolałbym zagrać na PC-cie. Na PC-cie mi się lepiej gra, tak wszędzie wspominam, nie gram w gry na PS4, nie nagrywam ich dla was, znaczy nagrywałem chyba ze dwie, ale początki, jak tylko wiedziałem właśnie o tej grze Horizon Zero Dawn, że będzie na PC, to dałem sobie spokój. Ja się męczę po prostu strzelaniem i celowaniem, więc wolę grać myszką i klawiaturą, co mi tutaj właśnie super się grało. Na PC-cie, na PS-ie w którymś momencie zaczyna mnie to męczyć i zniechęca do dalszej zabawy. Połowę tej gry na PS4 przeszedłem gdzieś tak, no czy przynajmniej gdzieś do połowy doszedłem i dałem sobie spokój. Naprawdę przestało mnie to bawić. Po prostu zniechęca wtedy, kiedy celujemy, zostajemy zabici, bo nie możemy wymierzyć odpowiednio i zabić takiego zwierzaczka mechanicznego, którego tutaj załatwiamy potem później na dwa strzały, czy jakoś inaczej. W każdym bądź razie czekamy na kolejną część. To było super. Ja się żegnam, a napisy niech lecą do końca, bo trzeba uhonorować twórców gry. Naprawdę bardzo dobrej gry. Kłaniam się.